Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony znowu ja, a to jest amerykański czołg ciężki 10 poziomu T110 E5 na mapie Autostrada. Szansa na zwycięstwo XVM prorokuje nam 54%, losowanie dość ciekawe, my mamy jedną dziesiątkę więcej, także fair enough matchmaking. No i ta bitwa jest dość ciekawa, ze względu na to, że wiem, że jest wierzchołek drzewa na T62A, no i tak rozmawiałem sobie z Owenem, on stwierdził, że jakim to trzeba być paziem, aby nie mieć na medzie 10 poziomu, jakim jest 162A masterki. No to próbowałem, zagrałem dwie bitwy. Dwie całkiem dobre bitwy zagrałem, no ale niestety nie na masterkę. Jak to czasami bywa, jak się zagra dwie bitwy jednym pojazdem i bardzo one fajnie wyjdą, to trzecia zazwyczaj jest taka, że dostaniecie masakrycznie w dupę i po prostu odechciała się grać. No to w takim razie postanowiłem puścić sobie bitwę T110E5. No i jak to bywa zazwyczaj, jak się nie planuje masterki, tak masterki wychodzą, także jest to bitwa na odznakę mistrzowską asa pancernego. Pierwszy strzał w Batchata, który gdzieś sobie tam na środku jeździł za 368. Popełnił trochę błędu, ponieważ za długo kręcił się na górze. Wyspotował w sumie niewiele chyba pojazdów, jeżeli chodzi o to, bo rozjazd naszej drużyny nie był na tyle dobry dla niego, aby można było coś sobie wyspotować, także pierwszy darmowy strzał jak najbardziej fajnie oddany. M103 również jest do nas bokiem, więc elegancko tutaj za 398 jeszcze gdzieś tam dostał i Arta go wykończyła, także spoko. Jest 1 do 0, 766 punktów uszkodzeń zrobionych już. 27 w mieście, WZ132 na A3 i zrobiło się 1 do 2 w międzyczasie, także sytuacja bardzo szybko się zmieniła. No i teraz jeden z moich najgłupszych pomysłów, jakie zrobiłem w tej bitwie, czyli po prostu przejechałem sobie przez torowisko, wpierdzieliłem się w ten wielki z... wielki... Jezus... No, w tu coś i nie mogłem przejechać, ponieważ wielka dupa E5 mi na to nie pozwoliła. Jest ISEU-7. A teraz kolejny mój błąd, bo mogę sobie spokojnie wyjechać i oddać w niego jeden strzał, ze względu na to, że on ma 11 sekund, koło 11 sekund przeładowania. Teraz strzał bardzo szybki, bez przymierzenia. Dostał od Arty za 404 za zgąskowanie, więc to pozwoliło mi na przejechanie i na oddanie jeszcze jednego kontrolnego strzału w gąsienicę, ponownie jego unieruchomiając. I dostał bombę za 683 od obiekta 704 po moim detraku, także spoko sprawa. Istrzy gdzieś tam na moście próbował do mnie strzelić. T30, która akurat we mnie nie patrzy, więc bez problemu mogę sobie w nią tutaj strzelić za 356. Także losowanie póki co dość kiepskie, jeżeli chodzi o obrażenia. Teraz trzeba wyjechać sobie tak delikatnie, aby nie dostać od T30, ani od ISA 3. Bardzo blisko, trzymając się prawej strony budynków, można ISA 7 zajechać. Jest ten IS 7, tam dostał od ISA 4. I teraz ISA 4 robi fajną rzecz, ponieważ blokuje ISA 7 i nie daje mu wyjechać do tyłu, uciec tam z przodu. Jest IS 7, wrak ISA 7, więc jest tutaj w potrzasku. Strzał bardzo ładnie wszedł gdzieś w zbiorniki paliwa z podpaleniem, także 662 punkty zdrowia, a już żeśmy zabrali temu ISowi 7, także jak najbardziej. Oj, dwa strzały od Arty gdzieś z tyłu. Chyba dwa razy wrak, bo nie widziałem, żeby IS-4 dostał jakiekolwiek obrażenia. T-30 ma jeszcze 1166 punktów zdrowia i teraz stanie się to, co wszyscy lubią. Bum, bum, bum. Nie ma. Spadł. T-30 nie wykorzystał wszystkiego, czego mógł wykorzystać w swoim pojeździe, czyli armaty i potężnego pancerza wieży. Zrobił naprawdę ogromny błąd. IS-3 cofa się. Gdzieś tu będę próbował trafić go w magazyn amunicji. Nieudany. No i mój błąd, bo po lewej stronie mam T95 i nawet nie zwróciłem na niego uwagi wcześniej. Kolejny strzał, próba trafienia w magazyn amunicji, nieudana, nie wybuchł. Mam nadzieję, że chociaż uszkodziłem ten magazyn. Będzie wykończenie ISA? Nie. Robimy JG Pantele teraz. Zostawiłem tego ISA na ogrysku. Niech sobie ktoś inny go rozwali. Ja się zajmę pojazdem, który jest groźniejszy. Kolejny strzał w przednią płytę. JG Pantera mogłaby wykorzystać tutaj swoją mobilność i zrobić naprawdę dość dużo roboty, jeżeli tylko by pomyślała. Niestety wyjechała prosto na poziom 10, na czołg 10 poziomu, no i przypłaciła za to życiem. Pancerz przedni JG Pantery, no nie chroni przed
potężną 120 mm armatą, jaką posiada T-110-5. I Buzzshot próbuje dorwać się naszego Pershinga, także tutaj będzie ładny wjazd, opuszczenie armaty 8 stopni i próba jakiegokolwiek strzału. No niestety za późno, za długo zwlekałem ten strzał i dlatego on też tak dziwnie pojechał. W międzyczasie wykryłem sobie obiekt 212, który zaraz powinien spaść. Teraz. No i Pershing został wykończony. Na szczęście Buzzshot pokazuje na swoją naszą zgrabną dupkę, także możemy go sobie tutaj ładnie uderzyć. I pokazał się Buzzshot 155-58. Arta 10 poziomu, bardzo groźny przeciwnik, jeżeli chodzi o close combat. Także przywalił nam strzał za 547. Drugim strzałem uszkodził nam ciało, także worth it. No i został 13,90, z którym IS-4 tańczy. Także IS-4 wychodzi za to bez szwanku. Tam chyba dostał ten 13,91 pestkę, bo ma naprawdę sporo mniej punktów zdrowia. Bo ostatnio go widzieliście, miał fulla, a teraz miał 639, czyli musiał przyjąć jedną pestkę. I pogoń za szczurem nigdy nie jest fajną sprawą, jeżeli chodzi o pojazdy ciężkie, bo 13,90 jest pojazdem szybkim. Mobilny light, który może się przemieszczać z jednej pozycji na drugą bardzo szybko i nawet nie będziecie wiedzieli kiedy, bo cały czas lighty mają camo w ruchu aktywne, nie tracą go podczas poruszania się. Także szukanie go to jest jak szukanie igły w stogu siana. Można, ale troszkę by nam to zajęło i sprawiło sporo problemów. Także postanowiłem, że będę na tyle cwany, że wjadę na kapa i będę próbował jakby podjudzić tego 1390, aby po prostu do nas wyjechał, spróbował zdekapować bazę. Jest problem, bo mam tylko 992 punkty zdrowia. Jeżeli 1390 załaduje golda i wjedzie na mnie z pełnym magazynkiem, no to teoretycznie i praktycznie jest po mnie. Także był tu problem, naprawdę problem miary takiej, że mógłbym nie zdążyć skapować, mógłbym przyprawić własnym życiem tą całą akcję. Na szczęście Lorka jedzie mi z pomocą, także dwa pojazdy na kapie, jak najbardziej sensownie, szybciej idzie kap. 1390 będzie miał mniej czasu, aby przyjechać do nas. 4487 punktów uszkodzeń zrobiłem, 4707 punktów WN8 zrobionego, także spoko wynik, 3 fragi zrobione. Także jeżeli bitwa miałaby się teraz skończyć, to wynik byłby całkiem w porządku, wcale bym się nie gniewał. Jest 1390, pierwszy strzał w ogóle fatalny. 13,90 oddał strzał jeden raz, to jest drugi. Będziemy sobie liczyć. Trzeci strzał. Czwarty. Piąty. I szósty. Czyli 13,90 się wystrzelało. Nie ma amunicji już w ogóle, także teraz będzie próbował tu zrobić karuzelę i myśląc, że go nie dopadniemy, jednak udało się go dowalić. 13,90 to zrobił błąd, bo za wcześnie zaczął strzelać. Także brakło mu tego jednego strzału, aby mnie wykończył i przypłacił za to życiem. 5116 punktów uszkodzeń zrobionych, 5743 punkty WN8 i 4 fragi. Taki był dorobek na masterkę, na T-110-5. Ja was zostaję z wynikami końcowymi. Trzymajcie się, pa pa.